Dzień dobry. Na skutek uderzenia otwartą dłonią Artur Walczak zmarł po kilkunastu dniach pobytu w śpiączce. Jak to możliwe, że zasadniczo po spoliczkowaniu kogoś można wymagać interwencji neurochirurgicznej, można następnie zapaść w śpiączkę, a ostatecznie umrzeć? W tym filmie chciałbym przybliżyć Wam, co dzieje się z osobą, która otrzymuje uderzenie otwartą dłonią. O co chodzi w tym sporcie? Slap fight. Chodzi o uderzenie przeciwnika otwartą dłonią i ten przeciwnik nie może się uchylić. Okazuje się, że nie tylko w popkulturze, ale też w literaturze uważa się, że uderzenie otwartą dłonią jest mniejszym aktem przemocy niż uderzenie kogoś pięścią. Natomiast okazuje się, że niekoniecznie tak jest, dlatego że są naukowcy, którzy pokusili się o zbadanie siły uderzenia, jakie można osiągnąć za pomocą uderzenia pięścią, otwartą dłonią i łokciem dla porównania. I okazuje się, że ta siła uderzenia otwartą dłonią wcale tak blado nie wypada. Należy też rozróżnić, jakie to jest uderzenie, dlatego że można uderzyć palcami, można uderzyć śródręczem, można też uderzyć całym nadgarstkiem. Przeciwnicy nie uderzają się tylko palcami, co najmniej śródręczem, a niektórzy też nadgarstkiem. W tych badaniach, w których mierzyło się wartości siły przy poszczególnych uderzeniach, okazało się, że uderzenia pięścią wytwarzają większą siłę średnią i większą siłę maksymalną. Natomiast uderzenia otwartą dłonią charakteryzowały się tym, że najbardziej efektywnie przenosiły moment siły, przenosiły energię kinetyczną, czyli przy uderzeniu otwartą dłonią zasadniczo rozpędzamy głowę przeciwnika, a mózg uderza w środku o drugą stronę czaszki. W takim wypadku jest mniejsze ryzyko tego, że w miejscu styku dojdzie do złamania czaszki, natomiast jest dużo większe ryzyko tego, że po drugiej stronie uderzenia będzie jakieś poważne uszkodzenie mózgu. Taki uraz nazywa się kontrakup, po drugiej stronie. Mówimy o nich w przypadkach, na przykład kiedy ktoś uderzy kogoś twardym przedmiotem w głowę po prawej stronie, a stłuczenie mózgu ma miejsce z tyłu po stronie lewej. Dalej. Cały czas uważa się uderzenie otwartą dłonią za bagatelny uraz. Niemcy w jednej pracy naukowej dotarli do 129 przypadków procesów karnych za uderzenie otwartą dłonią. I oczywiście najczęściej efektem był krwiak, było zaczerwienienie, było uszkodzenie skóry, był obrzęk, ale zdarzały się też poważniejsze urazy. Zdarzały się złamania, zdarzały się pęknięcia błony bębenkowej. W kolejnych pracach naukowcy analizowali siłę uderzenia, jaki mamy przy uderzeniu otwartą dłonią, przy uderzeniu prostym i przy ciosie karate, gdzie uderza się piątą kością śródręcza i piątym palcem. I po raz kolejny potwierdziło się to, że przy ciosie z zamkniętą pięścią bądź przy ciosie karate łatwiej jest złamać kość w miejscu styku. Zresztą w ogólnych wskaźnikach siły uderzenie otwartą dłonią wcale nie było dużo słabsze niż pozostałe, 55 do 60. Dodatkowo pokazywały się różne wartości siły w zależności od tego, czy uderzało się palcami, śródręczem czy nadgarstkiem. Uderzenie nadgarstkiem były bardzo podobne siłowo do uderzeń zamkniętą pięścią. Co się może stać w czasie takiego urazu? Może dojść do tego najbardziej niebezpiecznego krwawienia, bo tego krwawienia w zamkniętej puszce, w czaszce. Kiedy się zwiększa ciśnienie w głowie, w czaszce, trzeba dokonać dekompresji, trzeba wyciąć kawałek czaszki po to, żeby zmniejszyć to ciśnienie, bo to ciśnienie powoduje śmierć mózgu. Jak to wygląda w tomografii komputerowej? Tutaj macie obraz mózgu. Na zewnątrz to białe to jest kość, im coś jest bardziej gęste, tym jest bielsze w tomografii komputerowym. Tak wygląda prawidłowy mózg. A tak tutaj wygląda świeża krew. Krew najczęściej w tomografii jest biała, tak jak widzicie tutaj. To jest krwiak podtwardówkowy, duży w kształcie półksiężyca, przesuwa najczęściej pewną część mózgu. Bardziej zaokrąglony jest krwiak nadtwardówkowy, natomiast krwiak podpajęczynówkowy wygląda jak takie fragmenty krwi wchodzące między zakręty mózgu. Gdy takie krwawienie postępuje, może dojść do dużego przesunięcia linii pośrodkowej mózgu, całego mózgu, dochodzi do zatkania miejsc, w których wylewa się nadmiar płynu mózgowego do innych okolic, dochodzi do obrzęku mózgu, może dochodzić już do jego martwicy, a kiedy duża część mózgu zostanie przemieszczona na drugą stronę, dochodzi do czegoś takiego, co nazywamy wklinowaniem. Żeby temu zapobiec, trzeba wykonać dekompresję, czyli trzeba podjąć interwencję chirurgiczną, to znaczy wyborować dziurę w kości, wprowadzić dren, bądź czasami trzeba usunąć cały wielki kawał czaszki. Może wtedy nawet dochodzić do wypadnięcia mózgu, protruzio cerebri. Niestety, jeżeli odpowiednio wcześniej doszło do uszkodzenia kluczowych elementów, rejonów mózgu, to nawet prawidłowe leczenie może nie pomóc. Pacjent taki nieraz zapada w śpiączkę albo jest sztucznie wprowadzany w śpiączkę, żeby dać mu większe szanse. Krwawienie też może być w samym środku tkanki mózgowej, wtedy wygląda tak. Nie znajduje się tutaj na zewnątrz, nie uciska z zewnątrz, tylko jest w samym środku tkanki.